Cześć. Cześć, cześć, cześć. Tak, tam jest nasz punkt renesansu, a tam jest nasza baza. Niestety, jesteśmy w takim miejscu, ponieważ zginąłem, dookoła mnie są potwory. Więc nie jest zbytnio ciekawe, jestem na hardzie, tak. A to dlatego, że swoją bazę uważam za zajebiście wręcz bezpieczną. Więc trzeba biec, 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 ale wypada zrobić jakiś tunel z punktu renesansu, czyli odcinka... O Boże, już nie pamiętam. Taki posąg, pamiętacie zapewne. Dobra, idziemy do naszej bazy i pokażę wam, co się zmieniło. Tak, teraz do naszej bazy wchodzimy przez gęsty las. Yeah, jesteśmy. Jesteśmy bezpieczni. Dobra, czy mamy dźwięki w Minecrafcie, bo w ogóle tego nie słyszę. Czekajcie. Music. Dobra. Tak, jesteśmy w naszej bazie. Tutaj pojawiły się nowe drzwi. Huhu. Nowy, lekko zmieniony wygląd domku. Tak, podłoga jest teraz tutaj taka drewniana. Tutaj się ładnie tutaj wszystko ułożyło. Ale najważniejsze jest to. Czyli zmodyfikowane nasze góry na takie pseudo kamienice, pseudo domki z okienkami. I dlaczego to zrobiłem? Ponieważ taki efekt całkiem mi się podoba. Nigdy nie widziałem takiego efektu na żadnym projekcie minecraftowym. A wygląda naprawdę fajnie i nie ma przy tym tak naprawdę dużo pracy. Wystarczy te góry tutaj na przykład 3x3 okroić jakoś fajnie i porobić takie okienka. Myślę, że wyszło to bardzo ciekawie. O, zombie, a ta baza miała być bardzo bezpieczna. Ja pierdzielę. No dobra, chodź. Ogrodziłem wszędzie dookoła wszystko, co się dało. Pochodziłem tutaj kilka nocy i nic mi nie weszło, a tutaj zombie z łatwością do mnie wszedł. No dobra, przed chwilą widzieliście film, jak to budowałem, niestety nie całość, gdyż miałem pseudo dziwne warunki trochę na budowanie tego. Miałem laptopa na kolanach i praktycznie cały projekt był zbudowany nie u mnie w domu, tylko w pewnym miejscu. Niestety wczoraj miał być odcinek, ale nie wyrobiłem się, więc wybaczcie, tak to wygląda. Dzisiaj jest, mam nadzieję, że na czas, ponieważ nagrywam to rano. Oh my god, serio tyle ich jest? Może na hardzie ich jest więcej. No dobra, co tu się jeszcze zmieniło? Jak widzicie, mamy trawę na naszym placu i pasowałoby tutaj ten plac jakoś przerobić, gdyż ten wzór mi się nie podoba. I teraz pytanie do was, czy zachowujemy wszystko tak jak było, czyli na przykład, no wiadomo, nakręciłem odcinek o placu, który zrobiłem tak, a nie inaczej i nagle będę go zmieniać. To trochę mija się chyba z celem, co? Te góry tutaj były kompletnie nieruszone, więc postanowiłem, że się nimi zajmę. I tak to właśnie wygląda. No dobrze. Co tu jeszcze są za zmiany? W sumie nie za dużo, chociaż oprowadzę was po tej górze, jak to wygląda. Tak, pełno piecyków do przepalania stone'a, który był mi potrzebny na to. Ale teraz ja biorę sobie peaceful i oprowadzę was trochę po tym, ponieważ z tymi zombiakami nie dam rady. No dobra, naprawiłem kolejkę. Nie wiem, czy całą. O, właśnie chyba nie. Dobra. Ale słabo. To musimy stąd wyjść. Dobra, wyjdziemy tu. I pokażę wam góry z boku, jak to wygląda. Myślę, że jest to całkiem ciekawy pomysł, całkiem oryginalny. Oho. Tak, góry nie są zrobione wszystkie. Są zrobione dotąd. I zastanawiałem się, czy zrobić je do końca, wiecie, całe dookoła, chociaż to byłoby hardkorowe. A w środku zbudować coś naprawdę wielkiego. Zastanawiałem się nad środkiem całej góry, aby zbudować pewien labirynt. Myślę, że byłoby to całkiem ciekawe. Taki labirynt w tej górze. Nie wiem, moglibyśmy tam schować na przykład nasz kwiatek żółty z ostatniego odcinka, który postawiłem w ostatniej bazie. Ponieważ był to taki symbol zakończający kolejny sezon, a nawet cały sezon Mea, taki jaki był dotychczas, czyli że coś budowałem i pokazywałem. Miałem plany wtedy wydanie Minecrafta z fabułą, ale coś nie pykło i ja pierdzielę, no się wkurzę zaraz. Dobra, idziemy tutaj. Nie wiem, co to jest za kabel, już nie pamiętam. Od torów, dobra. Kurna mać. To jest kabel od torów, który zmieniał nam drogę z Leaf King do... Aha, pułapka, kurde. Spawnera. Tak, tam jest droga do spawnera. A tutaj jeszcze była chyba... Tak, szkielety zombie.
Mieliśmy dwa spawnery, mogliśmy jechać do obojętnie którego. No dobra, więc tak wyglądają góry. Przejdziemy się na szczyt i pokażę wam, że tam jeszcze teren nie jest zagospodarowany. To czeka na kolejne pomysły. Czyli kolejne odcinki Minecraft Extreme Adventures, które będą już naprawdę niedługo. Dobra, let's go. Kurde, no myślałem, że tutaj nie zginę, a tutaj zaatakował mnie jakiś mobek. Spadłem i padłem. Dokładnie tak samo jak teraz. No dalej, ja tu wchodziłem przecież. Oh god. Czekajcie. Musimy to naprawić. W taki sposób. No dobra, tutaj teren nie jest zagospodarowany. Tutaj wyciąłem wszystkie drzewa praktycznie. I tak to wygląda z góry. Baza się troszkę odmieniła. Jeśli moglibyście zobaczyć, tam przy latarni są cegiełki. Tak troszkę zrobione bardziej designersko. Stacja z góry również się troszkę zmieniła. I tutaj mamy wejście do środka. Tak, patrzcie. Zginę? Nie zginę. No przecież, tak dawno nie grałem w Minecrafta, że... Okej, dobra. Tutaj mamy wejście do środka, jednak tam na razie nic nie ma. Tutaj będzie kolejny projekt. I zastanawiam się, co to będzie. Czy by zrobić właśnie ten labirynt? Taki ogromny labirynt. Być może wtedy mógłbym dać wam zapis gry. I moglibyście na przykład na czas przechodzić ten labirynt, aż dotrzecie do tego pokoju. Myślę, że to byłby bardzo fajny challenge. I wiem, że dużo z was chciałoby zapis tej gry. Jednak muszę się na tym zastanowić, czy rzeczywiście ten zapis gry będę chciał udostępnić. A jak będę chciał udostępnić, to niestety będę musiał wam pewien obszar uciąć, ponieważ ten zapis gry zajmuje naprawdę dużo. I wrzucanie mi tego na serwer zajęłoby mi ogrom czasu. No dobrze. Tak wygląda cała baza z góry. Zasadziłem marchewki, żeby to fajnie wyglądało. W domku też się troszkę pozmieniało. I tak wygląda nasz świat Minecraft Extreme Adventures na odcinek obecny. Tak, czyli na najnowszą... na teraźniejszy moment. Dobra. W takim razie... tak się zastanawiałem, ponieważ wszystko już przygotowałem do odcinka, do nagrania. I tak naprawdę nie ma tutaj co dużo pokazywać. Tak wygląda nasza baza. Oczywiście możecie nadal przysyłać pomysły, co by tutaj zrobić. Zastanawiałem się teraz coś nad naszym domkiem, ponieważ ten domek fajnie byłoby zmodernizować. Albo zobaczcie na ten... port. Według mnie on jest jednym z moich najbrzydszych projektów Minecraft Extreme Adventures. I aż się głupio przyznawać, jednak no kompletnie mi się nie podoba. Ten dach jest bardzo słaby. Wyobraźcie sobie jakiś taki bardziej zawijasty ten daszek. I taki port w stylu, nie wiem, średniowiecza, coś w tym stylu. Później zajmiemy się jeszcze jednym projektem, tak aby wam... Chciałbym po prostu podzielić się kilkoma pomysłami, czyli labirynt, port i pewien duży mur, tak aby naprawdę czuć się tutaj bezpiecznie. Tutaj zrobiłem taki mały magazyn, który przechowuje derta, stone'a, wszystko co się da. Taki... No, przynajmniej o 3-4 kratki wyższy mur, aby to jakoś fajnie wyglądało. Ten mur mógłby być połączony z naszą latarnią morską. Naszą latarnię również moglibyśmy odnowić albo zastąpić... Nether Rock? Tak, Nether Rock? Boże, Nether Rock. Jezus, nie pamiętam, wybaczcie. Bricks Nether. Nether Bricks, tak. Dokładnie, Nether Rock. Bricks? Coś takiego. Ale słabo, porażka Roxy. Czemu o tym zapominasz? Wlałem lawę do latarni, więc tak naprawdę byłem w każdym miejscu coś tutaj odnowić. Tutaj dorobiłem łowieczki. Znalazłem kilka owiec, więc zrobiłem farmę owiec. Tredę. Tak, dokładnie. Tutaj zniszczyłem kolumny. Porobiłem troszkę więcej światła. Zasadziłem dużo, dużo więcej drzew. Ja uwielbiam te duże drzewa, czyli kładę kilka pniaków tego drzewa. Później... Zasadzam roślinkę gdzieś w tym miejscu i liśćmi sobie tutaj ogradzam resztę. Tak, żeby to drzewo było wysokie i wydawało się wysokie, a nadal takie naturalne. Zmieniłem naszą bramę wejściową. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tak, wygląda ona teraz tak, czyli jest bardziej ogarnięta. Tutaj wcześniej była taka masakra, zobaczcie, wygląda całkiem sympatycznie. Jednak tutaj brama powinna być taka duża, wiecie, jakaś fosa nawet mogłaby być wokół tej bazy. O, to nie byłoby głupie, wykopać sobie tam fosę aż do tego...
Do tej góry. No, to byłoby fajne. Mam przycisk i fosy również tam dookoła. Wow. No, to byłoby jak zamek, naprawdę. Dobra, co tutaj się jeszcze nam zmieniło? Tak, te góry wyglądają naprawdę fajnie. Tak wygląda, że ingerencja moja była tak naprawdę wszędzie. To, co widzimy dookoła. Patrzcie, byłem tam, tam, tu, tu. Wszędzie dookoła jest zmienione, nawet te góry. Więc elegancko. Albo wyobraźcie sobie, że wszędzie są takie góry dookoła bazy Mea Homera. Na przykład tam jakieś z dirta, jakieś z piasku. Żeby to środowisko było kompletnie zmienione. Myślę, że to byłoby również ciekawe. Pobawiłem się troszkę nad naszą automatyczną farmą. Tak, naprawiłem naszą stację kolejek, która niestety nie działała prawidłowo. Teraz, gdy wciśniemy przycisk, oczywiście wózek zostanie przywołany. Ciach. I możemy sobie jechać do Leaf's King. Tak, drogę już testowałem, działa. Więc możemy tam dotrzeć. Hardcore XMBA, tutaj zmieniłem ściany. Dorobiłem kilka takich elementów dekoracyjnych. I tam dorobiłem drzwi. Miałem pewien problem z fabryką kaktusów, ponieważ kiedy wkopywałem tutaj się w tą górę, fabryka kaktusów była odsłonięta. I czasami tutaj są takie na przykład błędy, że ta kolumna nie jest o 3 kratkach głębokości, tylko o 2. Chciałem, żeby wszystko było głębokie na 3 kratki. Tak samo fajnie to wchodzi na naszą stację kolejek. I mamy nawet tutaj pewne połączenie, co wygląda naprawdę, naprawdę fajnie. Tak, więc bardzo dużo się dzisiaj nagadam, ale tak wygląda projekt z kolejnego odcinka Mea. Myślałem nawet, żeby zmienić ten plac, jednak on mi się naprawdę bardzo podoba, więc raczej nie będziemy tutaj się w to bawić. Napiszcie mi, czy chcielibyście zmiany odnośnie na przykład tego placa, czy zostawiamy taki, jaki jest oryginalny, gdyż no już ta baza, te odcinki Mea z czegoś słyną, że po prostu... No pewne projekty są i raczej ich nigdy nie poprawiałem, zostawiałem takie, jakie są, tak? Jednak kiedy 5 odcinków będzie poświęcony na każdą bazę, myślę, że naprawdę będzie wielka różnica widoczna w panoramie każdej, że tak powiem, z baz. To będzie wyglądać naprawdę fajnie i jeszcze nam zostały 4 odcinki w tej bazie. Dobra, w takim razie ten odcinek jest taki troszkę oryginalny, gdyż gadam już o zrobionym projekcie, nad którym tak naprawdę nie ma co się za bardzo rozwlekać, gdyż widzicie wszystko na waszych ekranach i nie ma tutaj nic specjalnego, tak? Chociaż wygląda to naprawdę fajnie. Te okienka, jeszcze się zastanawiam, żeby ich nie usunąć. Tutaj mam 2 okienka, widzicie, obok tego Kill-Offu, a Kill-Off również był bardzo fajnym projektem w tej bazie. No dobrze, w takim razie wybaczcie mi, że tak inaczej troszkę wygląda ten odcinek, że od razu opowiadam, co się zmieniło tak naprawdę, a nie budowałem razem z wami. Ale ostatnio sobie ubrałem taki styl, ponieważ jest to dla mnie bardzo łatwe. Nagram po prostu kawałek, jak budowałem, później przedstawiam wam cały projekt, gdyż nie wszędzie zawsze mam podłączenie na przykład pod mój laptop i wyobraźcie sobie, że kiedy nagrywam, jeszcze gram w Minecrafta, to mogę mieć nawet zaciny, ponieważ swojego PC-ta już nie mam, a gram sobie na laptopie. Dobra, w takim razie dziękuję wam za oglądanie. Jeśli będzie kolejny projekt, postaram się nagrać troszkę więcej niż teraz. A tymczasem ja się z wami żegnam i dzisiaj pojawi się jeszcze kilka filmów. Zobaczycie dokładnie jakich. W sumie mówiłem wam już o tym wczoraj. Dobra, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Zobaczycie, jaki będzie kolejny projekt. Mam nadzieję, że ten was zaciekawił. Czy pokazałem wam góry z tamtej strony? Czekajcie. A, muszę tam wejść. Chciałem wam pokazać, że to się tutaj łączy w taką całość, że jak staniemy nawet na dachu naszego domku, to będzie widać praktycznie, że te całe góry są tak zrobione. O, dobra. Zobaczcie. Widzicie? Tutaj góry również są tak zrobione. Tego dirta nie mogę zasłonić, ponieważ musiałbym bardzo, bardzo dużo przekopać. Jak widzicie, odrosła nam już trawa. Ja słyszę Nether Portal. Jednak trawa jeszcze nie odrosła w tamtych terenach, więc jest to... Bardzo śmiesznie to wygląda. Coś nie mogę zakończyć tego odcinka, ale pokażę wam. Come on, tylko nie chcę znowu tu wpaść. Czekajcie, wyjdę sobie przez bramę. Albo już kit. Tutaj muszę coś zrobić, żeby tu nie wpadać, ponieważ jest to bardzo irytujące. Dobra, czekajcie, czy uda mi się tam dojść? Musi mi się udać. Okej.
i weźmy troszkę dysens. Oho, już się zacina robią. Dobra, czekajcie na escape, powinno się szybciej wczytać. Tak, jak widzicie, cały czas tam jest dirt i nie wiem dlaczego, może jeśli tam po prostu nie jestem blisko, to ta trawa nie rośnie, nie mam pojęcia. Ale chyba zaczęła troszkę odrastać. Tam było bardzo, bardzo dużo terenu, który nie był porośnięty trawą, ale tak czy inaczej fajnie to wygląda. Okej, okay. Ale duży teren. Tak, więc mamy jeszcze do wykorzystania bardzo dużo miejsca, gdyż jest to jedna z baz, gdzie mamy najwięcej miejsca do pola do popisu, że tak powiem. Najwięcej miejsca mieliśmy w sezonie czwartym. Tak, kiedy to praktycznie na pustej polanie się zaczęliśmy budować. Ale ten teren jest naprawdę przyzwoity. Dobra, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku Minecraft Extreme Adventures, który pojawi się niebawem. Oglądajcie wszystkie moje filmy, będę was informował, kiedy pojawi się Mea właśnie w tych filmach. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!